Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem A-Chain. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt A-Chain, główna strona projektu, platforma do tworzenia aplikacji zdecentralizowanych, do tworzenia smart kontraktów, także bardzo ambitne założenia, projekt bardzo ciężki w realizacji. Wspominam o tym właśnie w swoim rankingu dotyczącym platform do tworzenia smart kontraktów, wymagającej dużego nakładu pracy, ponieważ tutaj trzeba zapewnić zarówno środowisko do tworzenia tych aplikacji, całą infrastrukturę, zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego zobaczmy, jak to wygląda w tym chińskim projekcie. Portal CoinPaprika, strona główna projektu, projekt w trakcie realizacji, jest prawie rok, już ponad rok z nami na rynku. Zakładka Code Progress tutaj niestety nie za dużo pokazuje, jeśli chodzi o działania prowadzone przez zespół deweloperski. Ale to wynika z tego względu, że tutaj do skryptu zostało podpięte po prostu stare repozytorium. Jak teraz widzimy na stronie głównej organizacji na GitHubie, mamy tam podpięte repozytorium A-Chain, a obecnie obowiązujące to A-Chain 2.0 i tutaj temu się przyjrzyjmy. Jeśli chodzi o prowadzenie issues, to tutaj niestety w tym projekcie czegoś takiego nie zobaczymy. Jest jedna otwarta, jedna zamknięta issue, także tak naprawdę nic tutaj w tym zakresie się nie dzieje. Pull requesty na chwilę obecną też tutaj nie za dużo można skomentować z tego względu, że nie ma żadnych otwartych. A jeśli chodzi o projekt, który jest w trakcie tworzenia, to zdecydowanie powinno to wyglądać trochę inaczej. 112 zamkniętych pull requestów. Widzimy, że nawet w miarę regularnie one są tutaj zamykane, może po prostu zespół osiągnął jakiś milestone. Niestety nie wynika to z GitHuba, bo nie jest nic takiego założone, zarówno tutaj w sekcji milestones, jak i w zakładce projects. Także nie możemy nawet zweryfikować tego, jakie były założenia i co się wobec tych założeń udało zrobić. Wiki, tutaj nic nie mamy, żadnych informacji. Myślę, że jakieś tutaj podstawowe wiadomości dla programistów powinny się znaleźć, chociażby z tego względu, że właśnie omawiamy projekt, który taką platformą dedykowaną programistom ma być. Jeśli chodzi o security, tutaj również moim zdaniem duży błąd z tego względu, że nie mamy żadnej informacji o właśnie polityce zarządzania podatnościami, błędami, a jak dobrze wiemy już z analiz innych projektów, w przypadku platform do tworzenia smart kontraktów coś takiego jest niezbędne. W zakładce Insights tutaj zobaczymy aktywność właśnie związaną z mergowaniem pull requestów, czyli to, co tam wcześniej było widać w pull requestach w sekcji Closed. Jeśli chodzi o inne rzeczy związane z tym projektem, mamy blog na platformie Medium, mamy bounty dla community, czyli nagradzanie społeczności za jej aktywności kierowane właśnie w stronę tego projektu. Nie jest to program Bug Bounty, o czym już wspominałem, że brak takiego programu dla tego typu platformy jest ewidentnie minusem. Tutaj można uznać za plus informacje, jakie pojawiają się na blogu, takie właśnie związane z developmentem. Przyjrzyjmy się jakiejś niedawno danej właśnie z końca września. Niestety tutaj te opisy są na tyle enigmatyczne, że ciężko po prostu to zweryfikować, tym bardziej, że na GitHubie ciężko również to jakoś powiązać z tego względu, że projekt jest tak prowadzony, że po prostu nie ma technicznej możliwości sprawdzenia i czy te po prostu opisane tutaj kwestie mają swoje odzwierciedlenie właśnie w funkcjonalności już gotowego projektu. No tutaj takie trochę infantylne opisy w stylu rozwiązania problemów kompilacji kontraktów. No tego typu problemów w fazie tworzenia projektu programistycznego jest kilkanaście, myślę, że dziennie, związanych z błędami przy kompilacji, także tutaj nie ma za bardzo się czym chwalić. Uruchomienie tego środowiska na CentOSie, czyli na takiej linuxowej wersji,
Myślę, że to bardziej wygląda na po prostu sygnalizowanie, że coś tam w projekcie się dzieje, natomiast ciężko zweryfikować tak naprawdę, co w tym projekcie się dzieje. Tutaj jeszcze z rzeczy wartych odnotowania z pewnością z punktu widzenia tej analizy jest to, że po prostu z tego, co tutaj zauważyłem, projekt A-Chain wersja 2.0 został w dużej mierze skopiowany właśnie z EOS-a. Tutaj jakiś przykładowy folder sobie otworzymy. Widzimy dużo właśnie odnośników do kodu źródłowego EOS-a. Dla porównania otworzę Wam też tutaj właśnie EOS, tą samą zakładkę. I widzimy te same dokładnie katalogi. No, potwierdzeniem tego jest chociażby właśnie nazwa folderów w projekcie A-Chain. Myślę, że jest to co najmniej nieeleganckie zachowanie z tego względu, że jeśli jakiś projekt udostępnia swój kod źródłowy, to w dobrym tonie osób, które z niego korzystają, jest chociażby podanie informacji, że właśnie korzystamy z tego kodu, pomimo tego, że właśnie on jest otwarto źródłowy, a najlepiej byłoby, jeśli to po prostu byłby zrobiony fork z projektu EOS do projektu A-Chain. Niestety tutaj ta informacja została, może nawet nie chcę tutaj oskarżać ich i mówić, że ukryta, ale na pewno nie jawnie podana, że po prostu taka działalność, czyli skopiowanie kodu EOS-a do kodu A-Chain miała miejsce, a jak widzimy, dokładnie coś takiego się tutaj zadziało. Nie mamy historii właśnie z EOS-a z tego względu, że to repozytorium zostało skopiowane poza środowiskiem Git i wrzucone do nowego katalogu. Z ciekawości aż spojrzałem sobie na YouTubie na jakieś analizy związane z tym projektem. Tutaj jeden z anglojęzycznych YouTuberów próbuje rozeznać się, w jakim zakresie to jest, te projekty są do siebie podobne. No myślę, że w bardzo dużym, skoro właśnie część kodu, o ile nie większość, została skopiowana z EOS-a i dostosowana do potrzeb nowych pomysłów organizatorów odpowiedzialnych właśnie za A-Chain. Także myślę, że takie trochę nieeleganckie zachowanie, zwłaszcza w tym środowisku kryptowalutowym. Przeglądając komity, tutaj również zobaczymy takie jakby zacieranie śladów, czyli usuwanie plików związanych z EOS-em. I analizując inne rzeczy, też w paru miejscach spotkałem się właśnie z takimi operacjami tutaj wykonywanymi przez właśnie programistów projektu A-Chain. To wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem tego projektu, zwłaszcza ze względu na zabieg, który został tutaj przeprowadzony, związany ze skopiowaniem kodu EOS-a i nie wspomnieniem tego, nie ujęciem tego w żadnym miejscu, chyba że to jest gdzieś napisane. Ja niestety nie doszukałem się takiej informacji. Platforma smart contract, bardzo czasochłonna, bardzo ryzykowna w realizacji. Także jeśli ktoś jest fanem tego tokenu, tego projektu, polecam dalej śledzić jego poczynania, a tym bardziej poważnie weryfikować to, co jest napisane na blogu z czynnościami właśnie wykonywanymi przez zespół deweloperski. Także dziękuję Wam, zapraszam również na pozostałe kanały społeczności Kryptonaród. Cześć.